Dzień dobry. Witamy na konferencji prasowej, która otwiera to zgrupowanie. Jak wszyscy wiemy, czekają nas dwa mecze eliminacyjne, bardzo ważne, z Wyspami Owczymi i Albanią. Dzisiaj na konferencji jest z nami Robert Lewandowski i też Kamil Grosicki. Także zapraszam do zadawania pytań. Proszę. Wiktor Hrabąż, Fakt. Ja mam dwa pytania, po jednym do Roberta i do Kamila Grosickiego. Kamil, najpierw pytanie do ciebie. Robert powiedział w głośnym wywiadzie dla Meczyków, że na wielu stanowiskach w PZPN-ie brakuje ludziom klasy. I co ty sam o tym uważasz i co sądzisz o słowach Roberta? I mam też pytanie do Roberta, ponieważ omówiłeś wiele afer w tym wywiadzie, natomiast mi zabrakło trochę wątku samego ciebie w tych aferach. Czy ty nie masz sobie nic do zarzucenia ani w aferze premiowej, ani przy okazji największej kompromitacji w historii reprezentacji Polski, czyli tej porażki z Mołdawią? No bo tak jak wiemy, do afery premiowej się odniosłeś po raz pierwszy dopiero po 3 miesiącach, a to i tak nie ty byłeś awizowany na tamtą konferencję, tylko Wojtek Szczęsny i dopiero na ostatnią chwilę tam wskoczyłeś. Witam wszystkich serdecznie. Oczywiście oglądałem wywiad Roberta, ale z tego co wiem, to Robert nie używał nazwisk, jeśli chodzi o stanowisko, kto ma klasę, kto jej nie ma. Więc to tak na początek, ale wydaje mi się, że przed nami teraz są bardzo dwa ważne spotkania i musimy się na tym skoncentrować, skupić i też do was jako dziennikarzy. Po prostu już to, co już było, to już minęło, więc trzeba teraz patrzeć do przodu, patrzeć pozytywnie. Są, tak jak powiedziałem, dwa bardzo ważne spotkania, które musimy wygrać. I oczywiście dobrą atmosferę zawsze robią wyniki. I oczywiście z tą formą sportową ostatnio w reprezentacji nie było jak najlepiej, ale teraz, jak powiedziałem, no, musimy patrzeć przed siebie. Mamy dwa ważne mecze, musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć 6 punktów i ja wierzę, że to zrobimy. Witam serdecznie. Tak, odpowiem na to pytanie. Znaczy te dwa pytania, które nie do końca są chyba trafne i zgodne z prawdą, więc nie wiem, czy tu sensacji tutaj za dużo nie jest szukania. Tak jak Kamil powiedział, się z nim zgadzam. Inaczej było powiedziane. Ale jeśli chodzi o moją, no to ja już na konferencji byłem i wypowiadałem się, więc nie wiem, czy to zostało przeoczone i dlaczego w tym pytaniu i co tam dokładnie powiedziałem. Więc akurat tutaj jedno z drugim się wiąże, więc wydaje mi się, że chyba to tyle w tym temacie. Adrian. Dzień dobry, Adrian Mielnik, TVN24. Cześć Robert, cześć Kamil. Też po jednym pytaniu, to najpierw może zacznę od Kamila. Kamil, wracasz na kadrę, powiedz, z jakim nastawieniem tutaj przyjeżdżasz, bo wiadomo, troszeczkę ciebie nie było. Media też niektóre się domagały twojego powrotu, więc w końcu jesteś, tak jak powiedziałeś, przed nami dwa ważne mecze. Na pewno bardzo się cieszę, że wróciłem do reprezentacji. Tak jak zawsze powtarzałem, no zawsze jestem gotowy, zawsze dla reprezentacji chcę grać. To jest dla mnie zawsze było marzeniem i cieszę się, że wróciłem do tej reprezentacji. No oczywiście, no przyjeżdżam na reprezentację i nie mogę przenieść tego, co się w klubie moim dzieje obecnym na reprezentację, więc to są dwa inne tematy. Ja tu jestem na reprezentacji, będę oczywiście tylko myślał o grze i o najlepszej, żeby jak najlepiej przygotować się do tych dwóch spotkań. To jest dla mnie w tym momencie najważniejsze, więc oczywiście cieszę się, że tu jestem. Mam nadzieję, że ta reprezentacja, ja tej reprezentacji pomogę, ale ona też mi w sensie, że mnie zbuduje na to, żebym później do klubu wrócił w dobrej formie. Dziękuję. I Robert, do ciebie pytanie. Przyjeżdżasz tutaj z Barcelony z dwoma bramkami na koncie, jeżeli chodzi o sezon ligowy. Wczoraj zwycięstwo. Powiedz, jakie jest nastawienie u ciebie? No i myślisz, czy ten twój wywiad wstrząśnie kadrą? Mam tutaj na myśli tych młodych piłkarzy, też pozostałych twoich kolegów. Czy właśnie uda się wykrzesać tą taką pozytywną energię i pokazać nam wszystkim, i dziennikarzom, i kibicom, i działaczom, i wam też piłkarzom, że potraficie grać w piłkę, że będziecie mogli wygrać te dwa najbliższe spotkania i też kolejne, o których mówił trener Fernando Santos, bo powiedział, że to jest takich 6 mini finałów, które trzeba po prostu wygrać. Jeżeli się uda wygrać, to wtedy pojedziecie na Euro 2024. Dziękuję. To ja może zacznę od tego drugiego pytania i też zakończę temat całego mojego wywiadu i tego, dlaczego to udzieliłem, więc wierzę w to, że ten wstrząs i powiedzenie prawdy przede wszystkim miało... Wierzę w to, że to ma sens na to, żeby reprezentacja przede wszystkim po tym trudnym
meczu i przegranym meczu z Mołdawią charakter, który mamy, ukształtowała ten charakter i żeby to był moment przełomowy. Wierzę w chłopaków, wierzę w tą reprezentację. Wiemy, że jesteśmy w ciężkim położeniu, ale wszystko przed nami. Jakby wiemy, o co teraz gramy, wiemy, jak ważne są te dwa mecze dla nas, wiemy, na czym mamy się skupić. Też po to udzieliłem tego wywiadu, żeby teraz nie odpowiadać na te pytania dotyczące chociażby ostatniego meczu z Mołdawią, tego, co się działo, tylko się skupić na tych dwóch kolejnych meczach, bo zdajemy sobie sprawę, że one są dla nas kluczowe. Począwszy od pierwszego spotkania w Warszawie, później wyjazdowy z Albanią i wierzę, że będzie ta reprezentacja teraz szła w górę. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest dla nas wielkie wyzwanie, ale nie będziemy się tego bali. Wiemy, jakie błędy popełniliśmy, wiemy, co źle zrobiliśmy. Mam nadzieję, że jakby każdy z nas gdzieś znajdzie to, co ma najlepszego w sobie i przede wszystkim pokażemy to na boisku. A jeśli chodzi o pierwsze pytanie i o moją sytuację w Barcelonie, wiadomo, że sezon jest długi. Ja cały czas się rozkręcam, też szukam tej swojej optymalnej formy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że gdzieś ona jeszcze się rozwija i potrzebuje jeszcze tego czasu, ale wierzę w to, że to zgrupowanie i po zgrupowaniu jakby wejdę w 100% w to, na co nas stać, na co mnie stać i będzie przede wszystkim lepiej, bo tak jak powiedziałem, ten sezon będzie długi. Robert. Dzień dobry, Robert Włoński, Przegląd Sportowy. Miałem takie pytanie, gracie w tej reprezentacji kilkanaście lat, czy zgodzicie się ze mną, że takiego kryzysu ta drużyna pod względem wynikowym, czyli 3 punkty w 3 meczach eliminacji Euro i do tego dochodzi kryzys wizerunkowy, nie było, bo to wszystko, co się dzieje, afery różne wybuchają od Mundialu, potem wokół PZPN-u, ochroniarz i tak dalej, nie było. I powiedzcie mi, jaki wy macie pomysł i czy Kamil, ty też jesteś po to na tym zgrupowaniu, żeby po prostu tę drużynę z tego kryzysu wydźwignąć. Wiadomo, że wyniki poprawią atmosferę, no ale jednak sytuacja wokół reprezentacji no jest, mówiąc krótko, podła, tak? Słabo to wszystko w ogóle wygląda, bo wyniki i to, co się dzieje wokół się na siebie nałożyły i jakie jest rozwiązanie tej sytuacji. I jeszcze do Kamila mam takie drugie pytanie. Czy ty jesteś dzisiaj w lepszej formie niż byłeś w czerwcu, kiedy zostawałeś najlepszym piłkarzem ekstraklasy i prowadziłeś pogoń do europejskich pucharów, bo wtedy dla ciebie miejsca w drużynie nie było, dzisiaj jest, czyli czy czujesz się takim trochę rolę ratownika, ty i Grzegorz Krychowiak, jakiego tutaj nie ma? Dziękuję. Trochę długie to pytanie było, więc postaram się jak najlepiej odpowiedzieć. Zacznę od tego, że oczywiście jestem doświadczonym zawodnikiem w reprezentacji i zrobię wszystko, żeby pomóc tej reprezentacji na boisku i oczywiście poza boiskiem, bo to też jest bardzo ważne, ale przyjechałem tu po to, żeby pomóc na boisku, to jest dla mnie priorytet. Oczywiście wyniki ostatnich spotkań nie są dobre w wykonaniu reprezentacji. Może też za dużo nie chcę na ten temat mówić, bo nie brałem w tym, nie uczestniczyłem po prostu w tym, więc na pewno trener to analizował, pewnie będziemy analizować ten ostatni mecz nieszczęsny z Mołdawią. Czy przyjechałem w lepszej formie? No po ostatnich wynikach mojej drużyny i gdzieś tam mojej formie na boisku na pewno nie jest to forma, o której marzyłem przed rozpoczęciem tego sezonu. Ale tak jak powiedziałem, przyjeżdżając zawsze na kadrę, już nieraz miałem takie sytuacje w klubach, że gdzieś w klubach mi gdzieś byłem pod formą, przyjeżdżałem na reprezentację i ta forma nagle wzrastała i ja zrobię wszystko, żeby dostać szansę od trenera. Na pewno dla mnie to też jest pierwsze spotkanie z nowym trenerem i będę czekał, czego trener ode mnie oczekuje. Tak jak powiedziałem, no jestem do... Zrobię wszystko, żeby z tymi starszymi zawodnikami tutaj tą reprezentacją wstrząsnąć w pozytywnym stopniu i czasami trzeba gdzieś trudne gdzieś właśnie wywiady wypowiedzieć, żeby tą reprezentacją, żeby ta reprezentacja się rozwijała i szła do przodu. I tak jak powiedziałem o tych aferach, to już chyba wszystko zostało powiedziane, więc skupmy się teraz naprawdę na mecz, a po tych meczach będziecie mogli oceniać nas jako, czy jesteśmy w dobrej formie jako drużyna, czy nie. Ale do tego na pewno potrzebujemy teraz spokoju, żeby się przygotować. To ja w takim razie dodam, że ze sportowego punktu widzenia to zdajemy sobie sprawę, że ostatni mecz, ciężko go nazwać, ale no, był bardzo słaby i ostatnie wyniki nie były najlepsze i to możemy i to bierzemy na klatę i zdajemy sobie sprawę, że musimy nad tym pracować, ale też jest wiele kwestii, które nie od nas zależy i tu jest nam
ciężko mieć na to wpływ, bo dla nas najważniejsze jest to, co powinniśmy na boisko. I nawet jeśli są rzeczy, które w mediach się pojawiają, to powinniśmy się postarać od tego odciąć i skupić się to, co dla nas jest najważniejsze, czyli na tych dwóch kolejnych meczach i na tym, jak przede wszystkim zacząć grać i wygrywać, bo to się w tym momencie tylko liczy. Mateusz Igęza, Radio Z. Cześć Robert, cześć Kamil. Krótkie pytania do każdego z was. Robert, po tym wywiadzie głośnym, czy czegoś żałujesz, że może czegoś nie dopowiedziałeś, albo że może ci się trochę ulało, miałeś jakąś refleksję, czy jakby wszystko to, co powiedziałeś, jakby potwierdzasz i celowo, tak jak to mówiłeś, zrobiłeś? A do Kamila, bo oglądałeś albo słuchałeś, to chciałem cię zapytać o to, czy ta nieobecność Łukasza Skorupskiego to jest kontekst trochę tej wypowiedzi i czy też potwierdzasz słowa Roberta, że Łukasz skłamał w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego. Ja może najpierw powiem, dlaczego nie ma Łukasza. Dostaliśmy telefon wczoraj z klubu Łukasza z Bolonii z informacją od lekarza klubowego, że Łukasz podkręcił kostkę w ostatnim meczu ligowym i jego będzie miał przerwę w treningach przynajmniej tydzień, także dlatego Łukasza nie ma. To ja zacznę przede wszystkim. Odpowiadałem na pytania to, co uważałem i to, co czułem. Więc dlaczego mam nie opowiadać to, co czuć, to, co uważam, albo jakie mam zdanie na różnego tematu, na różnego rodzaju tematy, więc akurat tutaj ja nie zastanawiałem się nad każdym słowem i też nie mam zamiaru zastanawiać się, czy te słowo, które dobrałem, jest akurat trafne w 100%, czy nie. No, czasami wiadomo, że interpretacje można interpretować różne słowa na wszelkiego rodzaju sposoby. Ale jeśli chodzi o Skorupa, tak jak Kuba powiedział, jego kontuzja, ale jeśli chodzi to samo moje słowa, Skorupa, to nie było nic osobistego przede wszystkim. Ja nie mam żadnej urazy, a wiem, że Skorup jest charakternym chłopakiem i na pewno jak się spotkamy, to sobie porozmawiamy, więc tutaj jakby to też trzeba oddzielić. To nie jest żadna osobista sprawa. Więc trzecie pytanie było w tym pytaniu jeszcze, tak? Nie, nic nie chcę dodać, niczego nie żałuję. Przede wszystkim tyle ile pytań dostałem, na tyle odpowiedziałem. Kamila chyba w tym czasie nie było, więc mogę odpowiedzieć za niego, więc jemu ciężko się wypowiedzieć chyba na ten temat, bo pewnie nie było go na tym zgrupowaniu. Więc to tyle. Mi się wydaje, że chyba temat... Ale to, co powiedział... A propos premii, okej, no to Kamil, możesz się tu wypowiedzieć. Ja powiem tak, to co dzieje się w drużynie, to co się dzieje między zawodnikami, w naszych rozmowach nigdy jako jeden z liderów, jeden z doświadczonych zawodników nigdy nie przyjdzie do mediów, nie będzie mówił, co się, o czym rozmawialiśmy, jak to wszystko wyglądało. Na pewno była to... Jest to ciężka sytuacja cały czas, bo gdzieś ona się ciągnie na temat tych premii. Na pewno my jako piłkarze bardzo ucierpieliśmy na tym, więc tak jak powiedziałem, no, to co jest w drużynie, to nie ma prawa nigdy wyjść na światło dzienne i każdy ma gdzieś swoje zdanie. My jako piłkarze wiemy, jak rozmawialiśmy. Tak jak powiedział Robert, każdy gdzieś musi brać odpowiedzialność za tą reprezentację, nie tylko na boisku i poza nim. I to są ciężkie momenty i my jako dzisiaj najstarsi zawodnicy w tej reprezentacji jesteśmy tu przed wami, żeby właśnie na ten temat trochę porozmawiać, ale tak jak powiedział Robert, no, ta reprezentacja nie może mieć tylko jednego lidera, kapitana, tylko ona musi mieć na boisku 11 i tych zawodników, którzy też wchodzą z ławki rezerwowej, oni też są bardzo ważni i każdy musi tą odpowiedzialność za tą reprezentację brać, więc tak jak powiedziałem, no, ja już ten temat wydaje mi się już jest zakończony, w sensie mam nadzieję, bo już chyba wszyscy wszystko powiedzieli na ten temat. Ja tylko dodam, że jesteśmy na tyle dorośli, że między sobą naprawdę wiemy, jak załatwiać takie sprawy i to na pewno nie wpłynie na to, jak w tych dwóch kolejnych meczach będziemy wyglądali, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że czasami trzeba sobie coś powiedzieć, żeby pójść do przodu. Dzień dobry, Marcin Fedek, Polsat Sport. Przede wszystkim Kamil, miło cię widzieć. To raz. I krótkie pytanie do was obu. Jak atmosfera po wejściu do hotelu? Ja to oczywiście
wydaje mi się, że byłem pierwszy na tym zgrupowaniu. Wczoraj miałem mecz w Lubinie, ale od razu po meczu wsiadłem w samolot i przyjechałem na reprezentację, bo tak jak powiedziałem, no, chcę wykorzystać tu każdą minutę na tym zgrupowaniu, spotkać się z tymi kolegami, grać w reprezentacji, spotkać się z wami i wrócić na Stadion Narodowy, więc ja powiedziałem, że atmosfera, którą dzisiaj zobaczyłem, na pewno jest bardzo dobra i musimy na tej atmosferze teraz budować pewność siebie na boisku. No, ja niedawno sobie przyleciałem, bo wczoraj dopiero o 3 czy 4 nad ranem byłem w domu, więc akurat wszystko zbiegło się, że mogłem przylecieć z rana do Warszawy, od razu praktycznie się tylko przebrać, przyjechać na konferencję, na trening. Ale jeśli z paroma chłopakami się widziałem, więc tak jak Kamil powiedział, atmosfera, jakby dużo było uśmiechów, bo z jednej strony zdajemy sobie sprawę, przed jakim wyzwaniem jesteśmy, ale gdzieś ta atmosfera, każdy z nas wewnątrz też czuje i wie, tak naprawdę, że to, co wszystko robimy, to tylko jeśli będziemy w jednym kierunku szli wszyscy razem, to ma sens. To tylko krótko, Robert, czy to był najlepszy moment? Bo pewnie to ważyłeś, czy to był najlepszy moment na ten wywiad właśnie teraz? Wierzę w to, że to był moment, na pewno po zgrupowaniu to nie był dobry moment. Więc innego momentu nie było, tym bardziej, że czas chyba po ostatnim meczu z Mołdawią, wakacje, gdzieś do niedawno do klubu wróciliśmy, zaczęliśmy grać, więc innego momentu nie było. A po zgrupowaniu zdecydowanie to nie był najlepszy moment. Szymon Boczuch, TVP Sport. Dzień dobry panowie. Kamil, miło również cię widzieć. To Robert, ja jeszcze do tych słów z wywiadu chciałem nawiązać. Też do tego, co przed chwilą powiedzieli, że jesteście dorośli, że potraficie pewne sprawy we własnym gronie sobie wyjaśnić i zamknąć. Mimo to ty postanowiłeś do części piłkarzy zaapelować stanowczo, publicznie. Dlaczego zdecydowałeś się na taki krok, żeby zrobić to przed kamerami? A czemu nie? Dlaczego? Oczywiście czułem wewnętrzną taką potrzebę wypowiedzenia tego na głos. Wiedząc też, że będzie chwila na to, żeby nad tym się zastanowić, pomyśleć, bo tak naprawdę mamy 2 dni i mamy mecz, więc to zdawałem sobie z tego sprawę, że czasami słowa wypowiedziane głośno mają większy efekt. Tylko to. Tak jakby wiadomo, że wiele rzeczy, to co czułem, to mówiłem. Tak jak powiedziałem, też wiele rzeczy gdzieś leżało mi na sercu, gdzieś bolało mnie i dlatego uważałem, że warto to powiedzieć. Więc wierzę w to, że jakby ten efekt będzie pozytywny. Jeszcze odnośnie też wątku poruszonego tam i tutaj, afery premiowej. Czy w tym momencie masz takie przeczucie, nie wiem czy pewność, że ten temat, no przede wszystkim za sprawą piłkarzy, no bo jednak on za sprawą piłkarzy głównie pojawiał się w mediach, ewentualnie przedstawicieli sztabu reprezentacji, że on już nie wróci, że nagle się komuś nie przypomni jednak, że było tak, a nie inaczej i znowu coś wybuchnie? Dla mnie temat jest zamknięty, do niego nie mam zamiaru wracać, inne rzeczy już będą kolejnymi pewnie wymysłami, więc nie ma sensu. Samuel Szczygielski, Meczyki. Pozwól, Robert, bo po premierze wywiadu dla Meczyków i Eleven Sports mam wrażenie, że nikt tutaj w Polsce nie mówi o piłce, bo jest rozmowa o premiach, o Łukaszu Skorupskim, o tym, czy Mateusz Święcicki miał pytania przygotowane przez twój sztab i cytując klasyka, aura trochę nie sprzyja do gry w piłkę, dlatego pozwól, żebyśmy pogadali chwilę o piłce. Co ciebie buduje, jak śledzisz poczynania kolegów przed tym zgrupowaniem, przed tymi bardzo ważnymi meczami? Co mnie buduje? No przede wszystkim wiadomo, że jak patrzę na chłopaków, którzy grają w klubach, którzy odgrywają rolę, którzy też jakby są ważnymi postaciami swoich zespołów i to nawet jeśli spojrzymy na polskie kluby. Wiadomo, że Raków był bardzo bliski awansowania do Ligi Mistrzów, ja mocno trzymałem za nich kciuki, gdzieś tam nawet wewnętrzne rozmowy, że fajnie byłoby przyjechać bodajże nawet do, możliwe, że do Sosnowca albo gdzieś jednak na tą Ligę Mistrzów, więc gdzieś tam te rozmowy się odbywały, no niewiele im zabrakło, ale wydaje mi się, że jakby ścieżką, którą podążają i to jest, jakby to też powiedziałem w wywiadzie, to trzymam za nich kciuki, bo to jest fajna ścieżka. Lech w tamtym roku jakby grał w europejskich pucharach, dziś w tym roku im nie poszło, ale wierzę w to, że w przyszłym roku znowu podejmą rękawice, znowu wiele drużyn będzie grało, tak jak Legia w tym roku, tak jednak te trzy drużyny to będzie taki standard, które będą się biło to europejskie puchary, bo to jest jednak z korzyścią dla nie tylko dla nich, ale też dla polskiej ekstraklasy, czy dla polskich zawodników, czy dla przyszłości, to ma znaczenie. Więc oczywiście, jeśli mówimy o reprezentacji w zawodnikach, no to każdy z nas w klubie daje siebie wszystko, żeby na tą reprezentację przyjechać i pokazać to, co ma najlepszego.
Dzień dobry, Dawid Szymczak, sport.pl. Pytanie do Roberta Lewandowskiego. Chciałem zapytać, bo mówił pan podobne rzeczy w wywiadzie, mam wrażenie, niektóre jak Fernando Santos na konferencji prasowej, gdy powoływał kadrę, i selekcjoner wiedział, że taki wywiad z panem zostanie przeprowadzony, że będzie opublikowany tuż przed zgrupowaniem. Chodzi mi o to, czy wiedział po prostu wcześniej, zanim ta rozmowa została umieszczona na YouTubie. Trener wiedział tylko, że będę miał wywiad, ale nic więcej, więc jakby pod tym względem, ale mi się wydaje, że akurat wnioski, które okazały się, bo chyba trener miał w trakcie mojego wywiadu, bo po wywiadzie tam konferencję, okazały się też podobne w wielu kwestiach, więc jakby no, myślę, że akurat trener, patrząc na to, jakie ma doświadczenie i ile widzi, to też jakby no, wiele pewnie podobnych miał spostrzeżeń, więc akurat nie widziałem konferencji, więc tylko to, co słyszałem, ale na to wychodzi, więc to nie jest tak, że tylko ja chyba widzę, ale też inne osoby, więc akurat to chyba jest dobre, że gdzieś próbujemy znaleźć albo rozwiązać, albo co rozwiązać, co możemy zrobić lepiej, żeby ta reprezentacja wyglądała lepiej, grała lepiej, więc no przede wszystkim, jak nie będziemy próbowali, to byłoby gorzej, więc jak będziemy próbowali, dopóki próbujemy to zmieniać i wierzymy w tę reprezentację, ja wierzę też w tych chłopaków, no to będę robił wszystko i będziemy robili wszystko, żeby gdzieś ten czas, który nie jest najlepszy dla reprezentacji, zmienić jak najszybciej. Szymon, musisz zadać pytanie, bo tak to nie wiem, o co chodzi. Bo do Kamila jeszcze miałem pytanie i nie zdążyłem zadać. Takie złożone może trochę, ale Kamil, przede wszystkim po pierwsze, jak ty się czułeś oglądając mecze, w których nie grałeś, szczególnie ten w Kiszyniowie? Po drugie, jak się czujesz jako taki motywator, czy może trener mentalny, który na to zgrupowanie tutaj przyjeżdża? I po trzecie, czy z twojej perspektywy piłkarza, faceta, którego znamy jako charakternego gościa, czy można młodych piłkarzy, młodych ludzi nauczyć charakteru? No, mecz z Mołdawią, akurat byłem na wakacjach z Kamilem Glikiem, to chyba tam pewnie widzieliście, więc tego meczu po prostu nie oglądaliśmy, bo tam była zmiana czasowa, więc ale jak się obudziłem, nie, mówię, jak rano się zobaczyłem wynik, no to trochę się przeraziłem, ale no, co mogę powiedzieć, no to tak jak powiedziałeś, no na pewno jestem charakternym, staram się ten charakter na boisku pokazywać i poza nim. Oczywiście młodzi zawodnicy, każdy jest innym człowiekiem i po prostu z każdym trzeba inaczej gdzieś rozmawiać, z każdym zawodnikiem, ale to nie jest też tak, że ci chłopacy nie mają charakteru, bo to oni mają wielki potencjał, mają swój charakter. Oczywiście ten mecz w Mołdawii pokazał, że musimy dużo pracować jako cały zespół, bo prowadziliśmy 2-0 i przegraliśmy w drugiej połowie te spotkanie. Na pewno gdzieś to w głowach siedzi u tych piłkarzy i na pewno zrobią wszystko, żeby właśnie na tym zgrupowaniu tą plamę zmazać i tak jak powiedziałem, wygrać dwa spotkania, bo to jest w tym momencie najważniejsze dla drużyny. Robert. Chciałem, Robert, zapytać ciebie o spotkanie z Fernando Santosem. To, które było kilkanaście dni temu. Na ile ono było ważne? Czy to było takie, bo selekcjoner był nie tylko u ciebie, był chyba jeszcze u pięciu innych podstawowych reprezentantów Polski. Powiedz coś o nim, bo zwykle selekcjonerzy przyjeżdżali do piłkarzy zaraz po nominacji. Do ciebie też byli, ale tutaj w tym trudnym momencie, czy tak te mecze teraz z Wyspami Owczymi i Albanią mają być takim nowym otwarciem dla reprezentacji, takim właśnie no, te pięć finałów i potrzebował selekcjoner porozmawiać z tobą o tym, co będzie się działo teraz w październiku. Dziękuję. A zacznę od końcówki, tak. Chciałbym, żeby to właśnie było nowe rozpoczęcie tej reprezentacji, te pierwsze dwa mecze i kolejne. To się zgadza. A jeśli chodzi o moje spotkanie z trenerem, to jest nasza prywatna rozmowa i nie będę tutaj zdradzał, o czym rozmawialiśmy, więc no, mogę potwierdzić, że spotkaliśmy się, ale mam nadzieję, że jakby otwarcie tej nowej reprezentacji nastąpi właśnie już na to zgrupowanie w tych dwóch meczach. A jeśli chodzi o charakter, to powiedziałem też o ukształtowanie charakteru, to jest różnica. I o to właśnie to Kamil powiedział. Mamy charakter, a trzeba go ukształtować. Ostatnie dwa pytania, proszę. Dzień dobry, Jakub Kuszejko, TVP Sport, tutaj jestem. Trener Santos na ostatniej konferencji kilkukrotnie podkreślał, że nieakceptowalny w kadrze jest
brak zaangażowania i walki, a to było zdaniem trenera w drugiej połowie w meczu w Mołdawii. Tutaj mam pytanie i do Roberta, i do Kamila. Co możecie zrobić, co możecie poprawić, co możecie zmienić w ciągu tych trzech dni? Jak się nastawić na te najbliższe dwa mecze, żeby po prostu w czwartek i w niedzielę od pierwszej minuty było inaczej? Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że pierwszy mecz gramy u siebie, jakby no to też jest ważny mecz dla nas, żebyśmy od pierwszej minuty narzucili własny styl, żebyśmy wiedzieli, jak co zrobić, żeby stworzyć sytuację, żeby strzelić bramkę, żeby strzelić bramki i jakby mieć ten mecz pod kontrolą. Drugi mecz z Albanią graliśmy już tam, wiemy, jak ciężki to jest teren, wiemy, jakie to jest dla nas wyzwanie, ale to zgrupowanie dla nas jest o tyle ważne, że chcemy zdobyć 6 punktów i jakby to mamy w głowach i będziemy robili, aby tak wszystko było. Zdajemy sobie sprawę, że już nie mamy marginesu błędu i tutaj nic innego w naszym przygotowaniu, jak wygrać oba mecze, to nic innego nie ma. Zdajemy sobie sprawę, że to nie będą łatwe mecze, ale większość i wszystko zależy tak naprawdę od nas. Mateusz Dzień za Radio Z. Robert, jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, bo jesteś kapitanem. Czy zamierzasz zwołać jakiś sztab dzisiaj kryzysowy? Czy to będzie długa noc? Czy będą jakieś rozmowy? Czy masz jakiś plan na to, żeby pewne rzeczy pozamykać i zrobić to nowe otwarcie, o którym mówisz? To nasze wewnętrzne sprawy, o których nie musimy mówić, ale mogę tylko powiedzieć, że sobie z tym poradzimy i na pewno nie będzie wewnątrz żadnych problemów, a wręcz przeciwnie. Jakby będziemy gotowi, zwarci i z wielką werbą przygotowani na te dwa mecze i mam nadzieję, że to na boisku będzie widać. To było ostatnie pytanie, jeszcze mam jedno ogłoszenie dla was. Jest jeszcze jedna drobna zmiana, jeśli chodzi o zawodników. Wczoraj informowaliśmy, że za Łukasza Skorupskiego przyjedzie Kamil Grabara. Niestety Kamil też nie będzie mógł przyjechać. Jak wiecie, Kamil miał w zeszłym roku złamaną kość w twarzy i cały czas ten problem mu doskwiera. W ostatnim meczu chyba z Rakowem został uderzony w twarz i cały czas czuje mocny dyskomfort i mam mieć po prostu niewykluczone, że operację, że mu wyciągną te elementy, które zostały po tej kontuzji mu założone i dlatego on dzisiaj do nas nie dojedzie i selekcjoner zdecydował się powołać Marcina Bułkę w jego miejsce. Także czekamy na przyjazd Marcina do nas. Pewnie jutro do nas dołączy dopiero. Także tyle z naszej strony. Zapraszamy na trening. Oczywiście będzie to trening z podziałem na grupy. 16 piłkarzy wczoraj grało mecze swoje ligowe, więc będą mieli regenerację. A jutro o 16:15 jest konferencja i trening o 17:00. Także do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję.